Witam serdecznie w Gminie Kultury Jasienicy. Przywita Państwa kapela Wałasi w składzie maestro Zbigniew Wałach, Jan Wałach, Maciej Szymkowiak oraz Bolesław Niedoba. Witamy serdecznie. Mamy przyjemność dzisiaj Państwa gościć na wernisażu wystawy. Myślę, że o samej wystawie opowie artystka Beata Indityrna, która jest dziennikarką, fotoreporterką. Myślę, że osoba bardzo znana na terenie Śląska Cieszyńskiego po jednej i drugiej stronie granicy, bo tworzy reportaże, artykuły na temat właśnie całego Zaolzia i Śląska Cieszyńskiego również po tej stronie granicy oraz Jarosław Jod-Drużecki, autor książki, również dziennikarz, autor bloga, przede wszystkim etnograf i taki twórca kulturowy w różnych kierunkach. Także myślę, że tutaj jak popatrzymy na jego bloga, to również i myślę taki trochę w kierunku historii, polityki, dziennikarz, znawca. Trudno to określić, bo myślę, że jest tak wszechstronny, że sam o sobie kilka słów też w trakcie Państwu powie. A dzisiaj spotykamy się stricte w związku z promocją właśnie wspaniałej publikacji, nie tylko Gorolski, więcej niż święto. Chodzi o Gorolski, święto w Jabłonkowie, ale myślę, że szerzej o tym za minut kilka, jak już artysta sam się wypowie. Może pierwsze Indii, kilka słów o samej wystawie.